Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Witajcie, kochani. Więc dzisiaj będzie mowa, już wiecie o czym, dlatego że macie tytuł odcinka. Ale co jest ważne, jeżeli ktoś z was oglądał nocnego vloga w niedzielę ojca Adama Szostaka, to nie ma potrzeby, żeby to oglądać. Dlaczego faceci kochają Zozy? Wolą za łzy. Dlaczego tak w ogóle jest? To jest chore, żeby zostać Zozą. To jest głupie. I ojciec Adam Szóstak o tym mówił. Natomiast ja, w związku z tym, że być może ktoś nie widział, mniej więcej przedstawię to samo. To znaczy, co to znaczy być Zozą? To znaczy, udawaj, że jesteś niedostępna. Udawaj, że po prostu trzeba o ciebie walczyć. Że trzeba się starać. Że jesteś niezależną kobietą. Że nie potrzebujesz niczego ani nikogo do szczęścia. Udawaj. A ja wam mówię, nie udawajcie. Dlatego, że udawanie jest słabe. Już wystarczy, że macie sztuczne rzęsy i do tego jeszcze jakiś makijaż inny i już udajecie. Święty Tomasz z Akwinu bardzo dobrze mówił. Jeżeli jest prostytutka, która się maluje, to ona powinna dopłacać klientowi, dlatego że wprowadza go w błąd. I nie jest tym, za kogo się podaje. To też, jeżeli kobieta ma sztuczne rzęsy, maluje się i jakiś podkład i tak dalej, puder. Sorry, ale nie. Jeszcze cień do powiek. Matko jedyna. Przepraszam bardzo, ale jeżeli Bóg chciałby, aby kobieta wyglądała tak, a nie inaczej, stworzyłby kobietę z cieniem do powiek od razu. To znaczy jej powieki miałyby inny pigment niż naturalny. Jednak Bóg stworzył kobietę z żebra mężczyzny i stworzył ją na obraz i podobieństwo siebie. To też każda kobieta jest piękna. Każda. Bez wyjątku. Każda kobieta jest piękna. Więc wy, drogie panie, nie macie udawać, że wy jesteście takie, owakie, siakie i tak dalej. Macie być takimi kobietami, jakimi była Ewa przed wyrzuceniem z raju. Dlatego, że podczas kiedy została wyrzucona z raju, to usłyszała od Boga, że będziesz rodziła w bólu, będziesz zwracać się od wszystko do mężczyzny i będziesz go, że tak powiem, wywyższać, tak? Będziesz ku niemu kierować swoje pragnienia. I to jest po wyjściu Ewy z raju. Natomiast jeszcze jak Ewa była w Eden, ogrodzie, wtem nie była taka, że zwracała się z wszystkim do Adama. Nie. Była osobą wolną, zupełnie. I takie same powinniście być wy. I nie udawać, że wy jesteście niezależne i no, tak, no. Co to nie ja? Jeszcze botoks? No. Tak. Jatki ubasiany. Przepraszam, Jatki ubasiany musi być po prostu w warach i tak. Dokładnie tak jak mówisz, nie inaczej jest. No po prostu fantastycznie, no fantastycznie. No nie! Bądźcie normalne, naturalne. Nie nakładajcie sobie tej tapety makijażu, sztucznych rzęs, permanentnego makijażu zamiast brwi. Nie! Zrozumcie, jesteście piękne, ponieważ Bóg was stworzył pięknymi. Faceci nie są piękni. Dlaczego? Bo faceci powstali z ziemi. I z pyłu, i z błota, taki Bóg ulepił. Ale kobiety powstały z ciała, powstały z żebra.
pyk. I elegancko. I kobieta to jest kobieta. I kobieta jest płcią piękną. To pokieo grzyba robicie się w cudzysłowie jeszcze piękniejsze, skoro wcale piękniejsze nie jesteście. Najpiękniejsze jesteście naturalne. Natomiast jeżeli nakładacie na siebie ten różny paździerz, farbujecie włosy i tak dalej, to znaczy ja też chcę pofarbować. Ale ogólnie rzecz biorąc, zmieniacie coś w sobie, coś co jest naturalne i coś co jest waszym naturalnym pięknem, co dał wam sam Bóg. Dlaczego nie modlicie się o to, żeby Bóg wam zmienił kolor powiek? Żeby cudem jakimś w waszych powiekach powstał jakiś pigment, który wam da taki, a nie inny kolor powiek. Nie! Lepiej jest pójść na łatwiznę i kupić sobie jakiś cień do powiek i tyle. Miłe panie, naprawdę. Przestańcie się malować, bo to naprawdę nie jest dobre. Nie jest dobre. Nie jest dobre przede wszystkim dla waszej cery. Chyba, że chcecie wyglądać w wieku 30 lat jak 45. W wieku 40 lat jak 55. Wasz wybór. Zapraszam i polecam, Jacek Zagórski. Pozdrawiam was i życzę, żebyście już nigdy więcej nie miały makijażu. Zapraszam i polecam. Pa.